Witam, mam na imię Alicja i jako korepetytor przedmiotów ekonomicznych, korepetytor online, zapraszam Was do oglądania mojego filmu dotyczącego sposobu wyceny akcji w ramach finansów przedsiębiorstw. Jeżeli mamy zadanie typu inwestor zakłada stopę dywidendy, stałej dywidendy w wysokości 4%, 4 zł rocznie i mamy dokonać wyceny takiej akcji przy zakładanej stopie zwrotu 6%. Wiemy również, że stopa, cena rynkowa akcji wynosi 40 zł i mamy podać rekomendacje dla takiej akcji, to w tym momencie najlepiej jest wycenić taką akcję. To znaczy ustalić, ile ona teraz jest warta. A ona jest warta tyle, ile wynosi jej dywidenda, ile wynosi jej wartość rynkowa. To znaczy, jeżeli wiemy, że wartość tej akcji jest jeszcze nam nieznana, a cena wynosi 40, musimy wiedzieć jeszcze, ile wynosi ta dywidenda wypłacana ostatni raz i będzie wynosiła ona tyle w kolejnych okresach, to w tym momencie przy stopie zwrotu wymaganej tyle, ile my potrzebujemy zarabiać procentowo w skali roku, możemy określić wartość takiej akcji, a ona jest warta tyle, co dywidenda podzielona przez stopę kapitału własnego. To ma taką jakby własność renty wieczystej, bo ta dywidenda, teoretycznie jeśli ją mamy mieć w nieskończoność, tą akcję, to dywidenda będzie również wypłacana w nieskończoność, a więc skorzystamy ze wzoru na rentę wieczystą, ile ona jest obecnie teraz warta. A więc 4 zł podzielone przez 0,06, oczywiście możemy włączyć kalkulator, 4 przez 0,06, to co nam wychodzi, jest to wartość naszej akcji. Jeżeli powiemy, że ta akcja jest obecnie wynosi 66 zł i cena rynkowa jest tylko 40, to jak najbardziej taką akcję opłaca się kupić, bo ona, jej wartość przekracza znacząco cenę rynkową. To była właśnie ta konkretna rekomendacja dla akcji. Jeżeli potrzebujecie rozwiązać swoje zadania, możecie odpłatnie je u mnie wykonać, pisząc, kontaktując się na zadania@projekty.wp.pl. Wejdź na stronę internetową możecie, a na kanale YouTube zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, do korzystania z wszystkich udostępnionych przeze mnie materiałów i do dzielenia się swoimi uwagami. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i zapraszam do rozwiązywania samodzielnie większej liczby przykładów, bo tylko wtedy jesteście w stanie zrozumieć, a potem zaliczyć przedmiot. Pozdrawiam.